Cześć, tak się macie? Tutaj oczywiście Damian i na początku przepraszam was za brak filmu w piątek, bo nic się nie działo. Tak po prostu nie chciałem wrzucać na siłę, ale na szczęście działo się w piątek wieczorem. Nowe, niesamowite ikony, bohaterowie. Rozpocząłem ewolucję Ronaldinho, który będzie wyglądał jakby kosztował z 8 milionów i co najważniejsze, to nie jest clickbait. Trafiliśmy kilka nowych ikon. Zaczynamy! Okej! Okay. No i teraz macie moją uwagę. Słuchajcie, mam dla was dobrą wiadomość. Wygrzebałem z szuflady doładowanie. Otworzymy sobie dzisiaj jedną paczuszkę. Za zadanie mam paczkę 2x87. I zaczynamy od ikony, to jest ikona! I czy to od razu może być Ronaldinho? To byłoby piękne, to byłoby szybkie. Mam nadzieję, że nie zmarnowałem ewolucji. Trezegę. Oj, oj, oj. Ale no słuchajcie, Francja, faworyci, może dostać ulepszenia, prawda? Tutaj nie ma co się śmiać. Jeśli chodzi o jego style gry, bardzo dobry zestaw. Ma też bateryjkę, szlaczek, 4x4. Dobra, 2x85, czy utrzymamy passę? Niestety nie ma drugiej ikony z rzędu, ale będzie chociaż Donnarumma. Możemy zaszaleć, plus potrzebuje piłkarzy, żeby robić content wakacyjny. Paczka za 500 pointsów. O, ikona. Nie, poczekajcie. Rijkaard? Co jest? Rijkaard! Ale to jest podwójne. Nie, czekaj, to jest za 500 pointsów. Torres! Żeby nie było, ja to dostałem w prezencie. No, co mogę powiedzieć? Mamy tutaj pewną teorię, o której możemy porozmawiać. Myślę, że coś może być na rzeczy. 4 tygodnie nie otwierałem paczek za pointsy. Żeby nie było, słuchajcie, ja tutaj nikogo nie chcę zachęcać, ale coś może być na rzeczy. Ja nie chcę tworzyć teorii spiskowych, bo nie jestem takim człowiekiem, ale pewne myśli niektórym mogą się pojawić w głowie. No nic, podobno tutaj coś leci. Nie, to jest przesada, to jest czwarta ikona dzisiaj i zaczynamy od Bruno Fernandesza. I to jest Xavi! Cudownie! Uwielbiałem go w wersji Team of the Year, to był jeden z moich ulubionych pomocników i teraz do składu Barcelony! Jeden widz chciał, żebym zagrał cały Foot Champion składem Barcelony. Nie zrobię tego, ale jeden mecz będę mógł zagrać. Więc tak, widzowie mnie nie oszukali, naprawdę z tej pierwszej paczki trafiłem ikonę, czy możemy pójść za ciosem? To byłaby przesada. No i tak też się dzieje, oczywiście nie liczyłem tutaj na nic. Żeby nie było, że jestem chciwy, to jest Horan, ale chociaż będzie podwójny. Drodzy widzowie, czas zagrać pierwszy mecz w Foot Champions. Fernando Torres, czyli przeszłość Liverpoolu, Darwin Nunes, teraźniejszość i przyszłość. Tu jest Xavi, tu jest Ronaldinho, którego będziemy mieli pięknego, lepszego. Testujemy też Rijkaarda, no 3 nowe ikony. To wygląda obłędnie. Zaczynamy ligę weekendową. Joselu w czerwonej wersji, Garnacho, który nie dostanie ulepszenia. No jako ekspert ja wam mówiłem przed rozpoczęciem Copa America, że nie zanosi się na to, by on miał dostać jakiekolwiek ulepszenia w przeciwieństwie do Pantery Darwina Nuneza, ale wiecie no. Ronaldinho. W ogóle dwa mecze wystarczą na pierwsze ulepszenie, to nie muszę się jakoś bardzo starać chyba. Salah dużo miejsca. Gol 1-0! To mi się nie podoba. Aha. Mam dwóch najlepszych obrońców w grze i Garnacho sobie tyle miejsca tu znajduje? No niestety jest Joselu, to jest gol, oczywiście. Nie, ale to było tak gówniane uderzenie. Dawaj, dośrodkowanie Nuneza. Rijkaard poprze... I Fernando Torres, no ciągle bez pierwszego gola. Będzie jeszcze Nunes. Darwin. Xavi. Ledwo co. Salah 2-2. Kto jak kto, ale król Egiptu. Piękny, umieśniony. Jaki umieśniony? Nieważne, skończmy ten temat, to idzie w złym kierunku. Trent Alexander-Arnold. Jest oczywiście idealne zagranie górą z Salah, on poluje na hat-tricka. Czy Faraon to zrobi? Salah? Dawaj! Jest! 3-2! I ligę weekendową zaczynamy od pewnego zwycięstwa. A, tu mamy taką... A, bo ja popełniłem błąd, słuchajcie, trochę wtopiłem, bo ja chciałem otworzyć tę nano paczkę i trochę przegiąłem i przypadkowo otworzyłem tę paczkę za 500 pointsów. Tak, zobaczmy, kogo dostaniemy na wypożyczeniu. Okej, no taki Zico na kilka meczów, testujemy go teraz. Piękna karta, tylko tej jego playstyle jest plusem, moja szybka ekspercka analiza. Ma szybkie podania. Podania na dobieg? W porządku, da się nim zagrać. Czas na mecz drugi, Dudek, Modric, David. Nie grałem jeszcze na tego Davida, jak wiecie, jestem jego fanem. No i Garnacho, Jerzy! Jerzy, ja na razie nie wierzę w to, co ty robisz. Ty musisz bronić takie sytuacje jeden na jeden, bo dla nich cię tu sprowadziłem. Ale no nie będę... Nie, Joe! Ooooo, ale opluty zostałem tutaj. Jestem... Oj, Jonathan David 3-0. Uwaga, Garnacho, Joe David. No, nie ma to sensu. No, piątka z tyłu. Jeszcze Tate na prawej obro... Co ty gotujesz, chłopie? I czemu to jest coś z mojej książki? To jest tak obrzydliwe. Fulkrug, no i to jest 1-0. Dawno nie widziałem tak prymitywnej akcji. Uwaga, Ronaldinho za słabe uderzenie. Jest jeszcze Salah, zablokowany przez Ramosa. Czy on naprawdę gra piątką z tyłu? Chyba, kurde, tak. Nunes, elegancja, chyba się troszeczkę próbował przesunąć, ale Pantera trafia 1-1. Już niedługo, król strzelców Copa America, na razie 2 gole. Myślę, że skończy na 5. Nunes,
Wow, 2-1. Salah, ale to będzie asysta. Nunes. Wow, bałem się uderzać z pierwszej piłki. Darwin oczywiście nie rozczarował. I mamy 2-1. Kurde, Zico zapomniał. Już daję Zico. Zico wygląda fajnie. Byłem fanem jego podstawowej wersji, więc mam nadzieję, że dowiezie na boisku. Tu mamy Kane'a z Dybalą. Idzie się pokręcić tym przodem na pewno. Trafiony Zanetti. Moje zapotrzebowanie na Niemcy wypełnione na najbliższe lata. No i znów. Przecież wy to widzicie, piłkarze nie trafiają w piłkę. Co jest? Torres, czy to jest twoja wersja z Chelsea, czy co? Sekwencja wydarzeń, którą widzieliśmy przed chwilą, istny dramat. Salah? Niespodzianka, kolego, no po co? Po co ty wychodzisz tak tym bramkarzem? Ojojojojoj, Gomez, no kurde, bądź bardziej agresywny. Torres, czy będzie pierwsza bramka? Fernando Torres trafia, 3-1, już się bałem, że nigdy nie mnie trafię. Na razie, no nie ukrywam, że bardzo mnie jakoś nie zachwyca. Ale kto wie, może po ewentualnych dwóch ulepszeniach będzie lepszy. No nie, Jezu! To nie ma sensu. Jezu, naprawdę... Nie wiem. To jest chyba już moment, w którym gra nie wyrabia. Ten Aleksander Arnold! No niestety, stał tam ten frimpong. Chciałem zaskoczyć przeciwnika, zmylić go. Aleksander Arnold, Rijkaard miał jedną sytuację, musi podać. Gol! I koniec czy nie, bo nie wiem ile on doliczył. Dobra, mamy trzecie zwycięstwo i to też oznacza, że mamy ulepszenie Ronaldinho. Jako, że szukam jeszcze czegoś fajnego wypożyczonego, to ponownie nanopaczka, może jakiś napastnik brazylijski. Uwaga, Trezeguet nie, Xavi nie. No to już McManamana sobie wezmę pod jakiś składzik Liverpoolu, to nie było zbyt dobre. I jeszcze jedna skromna paczuszka, tu mam, mówię. Znaczy skromna. Tu trafiłem dwie ikony, nie? Ale ja po prostu chcę kogoś wypożyczonego. Mamy jednak ikonę! Nie, żebym to otwierał z myślą, że ją trafimy. Ej, ale to jest kant. Czekajcie, Osimhen. Razie go przypominam, tutaj znalazłem w szufladzie do ładowania. Ja nic nie wydałem dzisiaj. To był prezent. Del Piero! Oj, on mu... Oj, tu się coś stało chyba. 1 260 000. Piąta ikona dzisiaj. Alvin. I drodzy widzowie, w tym momencie Ronaldinho oceniony na 94, zyskuje playstyle akrobata, który zmieni wszystko. Dostaje też plus 2 do strzelania, plus 2 do dryblingu i naprawdę ta karta zaczyna wyglądać poważnie. Zaraz zyska podania na dobieg i trzeba nim 4 asysty zaliczyć. Lewandowski, Garnacho, Saka i znów ten fulkruk, który no już kilka razy mnie załatwił w tej lidze weekendowej. Lewandowski, nie ma słupek. Jest gol, Robert odnalazł się, 1-0. I Ronaldinho teraz do Hansen. Ta uderzy za pola karnego. Szkoda, że nie dostaliśmy faulu tutaj. Hansen będzie? Jest! Aj, wiedziałem, że tu poda, ale niestety za późno zareagowałem. No co, no lewy doskonale wie, jak się odnaleźć na tym piątym metrze. To jest jego dom i niestety 2-1. Nie było spalonego. Ronaldinho, hop. I... no kurczę, liczyłem na jakiegoś krzyżaczka. Jest 2-2. Ronaldinho, jeny! Nie chcę sobie nic wmawiać, ale ja naprawdę czuję, że on jest już lepszy. A zaraz będzie jeszcze lepszy. Ronaldinho, Nunes, musiał. Aitana, proszę, traf. Dobrze, mamy kolejną asystę. Ronaldinho, 5-2. Arsenal za gol, że zostaje pokonany. Dogram to sobie chyba w squad battles. Będę szanował wasz czas. Zakończmy to 5 player pickami. Jest Schmidt, no przydałyby się jakieś przyzwoite karty tak po prostu, bo dobre karty są zawsze mile widziane. Rudiger, Jorginho, a jednak Rice. Dybala 8-6. Czy będzie jeszcze jedna ikona? Czy dobijemy do 6 ikon? Nic mi kompletnie nie sypie. Dramat.